Ale już możemy się zapiąć. Ula Radwańska. Czy często zdarza się tak, że zaraz po stwierdzeniu Urszula Radwańska, siostra Agnieszki, czy to już zniknęło? To już zniknęło, bo też czasami zawsze zwracam uwagę. Albo czasami gdzieś tam jestem i ktoś się mnie pyta: a Ula, siostra Agnieszki. A ja mówię: nie, nie, to Agnieszka jest moją Ula, to siostrą. Ula. A, właśnie. Dokładnie. Dokładnie. Jak się masz? Bardzo dobrze. Jestem właśnie wypoczęta, wróciłam z wakacji. Byłam tydzień na Wyspa Zielonego Przylądka, więc takie egzotyczne miejsce. Także super, ja właśnie wróciłam do treningów, także jestem wypoczęta i jestem gotowa do przygotowania. W życiu tenisisty okolice gdzieś końcówki roku to jest chyba jedyny moment, tam parę dni, prawda, na to, żeby złapać czas, bo później od stycznia się znowu zaczyna. Dokładnie, nasz sezon w tenisie trwa od stycznia do... Do grudnia. No nie, aż tak to nie, do końca października. No. Też ten listopad i grudzień to jest bez turniej, ale jednak i tak trzeba trenować, także jest tylko te dwa tygodnie na wakacje, taka po prostu przerwa od tenisa, od wysiłku fizycznego. Ale już od połowy listopada trzeba się przygotowywać do nowego sezonu i do Australii właśnie, która jest w styczniu, także nie ma lekko i cały czas gdzieś tam trzeba właśnie być aktywnym fizycznie, żeby gdzieś tam to nie ma. Tak. A jak twoja forma? Dobrze, bardzo dobrze. Już to się w ogóle na początku sezonu da określić jakoś, czy nie? Ciężko, to właśnie dopiero wychodzi w pierwszych turniejach tak naprawdę, bo teraz jednak bardziej kładę nacisk na przygotowanie fizyczne. To jest zawsze takie najważniejsze w pierwszych dniach po powrocie z wakacji, a dopiero później dochodzi tenis. Także ciężko to określić, ale wiadomo, że jeśli dobrze się przepracuje te półtorej miesiąca, jeśli da się siebie wszystko i wiadomo, że treningi są codziennie, oprócz niedzieli, no to można liczyć, wiadomo, że to gdzieś tam potem te wyniki właśnie będą i wiadomo, czasem na początku jest ciężko na początku roku, na początku sezonu, bo jeśli tam się wypada z tego rytmu meczowego i bardziej właśnie jest się w domu, więc tak to jest taki inny rytm. Dokładnie, troszeczkę tak, aczkolwiek tak jak mówię, są treningi, więc nie do końca, ale jednak ten reżim taki meczowy i ten stres meczowy gdzieś tam wiadomo odchodzi w ciągu tych 6 tygodni w domu. Także potem trzeba wrócić, potem to trzeba przedstawić jakby ten tryb, że są turnieje, są mecze i to jest jakby no zupełnie inne takie przygotowanie, inne funkcjonowanie. Macie czas pograć razem? Bierzesz czasem tamtą Radwańską jako sparych partnera? nie będę używał imienia, tak. Na wszelki wypadek. Czasami tak, czasami trenujemy razem, aczkolwiek ostatnio troszkę rzadziej, ponieważ Agnieszka gra inne turnieje. Mi teraz jednak troszkę ranking spadł, ponieważ miałam tam perypetie zdrowotne w ostatnich miesiącach. Też troszkę mój ranking jest teraz niższy i przez to muszę grać niższe turnieje. Więc gdzieś tam się mijamy z Agnieszką, nie zawsze gramy te same turnieje, Agnieszka gra te wyższe. Także różnie, ale jak jesteśmy w Warszawie, jesteśmy na miejscu, to wiadomo, że gdzieś tam czasem umawiamy się na treningi. Zależy też, co dana po prostu osoba, czy ja, czy Agnieszka potrzebujemy w tym momencie. Jest. Wiadomo, że są różne treningi, różne przygotowanie, różne trzeba akcenty trenować, więc to jest zależne. A czego potrzebujesz? Co szlifujesz najmocniej teraz? Teraz, tak jak mówię, najbardziej się właśnie skupiam na przygotowaniu fizycznym. Na przykład fizycznym, jednak bardziej teraz u mnie wchodzi w grę właśnie siłownia i zrobienie tak masy mięśniowej, co może śmiesznie to wygląda. Znaczy śmiesznie brzmi. Szło, zobacz, właśnie, 45 tak, kilo, muszę zrobić masę. Dokładnie. Po 60 dokładnie. Muszę, to już mam miesiąc. Tak, dokładnie właśnie na tym się skupiam, bo jednak no, masa i mięśnie są potrzebne w tenisie, a tak jak mówię, przez moje ostatnie tam problemy zdrowotne troszeczkę właśnie spadła, więc tak jak mówię, teraz będę szła w masę. Nadrabiam. Tak jest. Kiedy zaczynałaś, to od razu człowiek, no, zastanawiam się, czy ma na to chwilę, ma na to czas, a może to jest pułapka i dlatego o tym nie myśli, że to jest bardzo kontuzyjny sport, nie? Jest, oczywiście, że tak. Każdy sport jest kontuzyjny, każdy sport to jednak jest niesamowite przeciążenia. Ja już jestem po 3 operacjach, tak naprawdę. Miałam operację odcinka lędźwiowego w kręgosłupie, miałam operację barku i stawu skokowego. Więc moja kariera w sumie zawodowa trwa już teraz 12 lat. I w ciągu tego ostatnio miałam właśnie 3 operacje spowodowane kontuzją, więc nie jest łatwo. No w tenisie wiadomo, że tak naprawdę najbardziej chyba przeciążony jest właśnie są plecy, bo jest jednak dużo rotacji i nie znam zawodnika, nie zawodniczki, która nie narzeka na plecy, którą gdzieś tam prędzej czy później nie ma jakichś tam problemów, mniejszych lub większych.
Ale no na pewno gdzieś tam kontuzje, no tak jak mówię, w każdym sporcie kontuzje są wpisane właśnie w nasz zawód, więc wiadomo, że nie jest łatwo, jak ta kontuzja przychodzi, ale liczymy się z tym, że może się pojawić. Bo właściwie kontuzja bardzo często to jest od razu pożegnanie z kortem też, nie? No troszeczkę tak, oczywiście, wtedy zawsze jest ciężko, bo jednak tak sama wiem po sobie, że jak mam kontuzję, to siedzę w domu, wiadomo, że dzisiaj mam rehabilitację, ale na przykład na kort już nie mogę wyjść, a odpalam telewizor i widzę, jak inne zawodniczki gdzieś tam walczą na turnieju. Myślę, i po prostu... Kurczę, tak, co za backhand, przecież tak się nie robi. Nie, bardziej jestem zazdrosna, że po prostu one są na korcie, mogą rywalizować, gdzieś tam podróżują po świecie, zdobywają te punkty, są coraz wyżej w rankingu, a ja siedzę właśnie i czekam, aż będzie lepiej, czekam, aż wyzdrowieje, więc no czasami jest ciężko. Na kogo dzisiaj fajnie popatrzeć w tenisie kobiecym? O, jest parę fajnych zawodniczek, zwłaszcza tych młodych. Teraz jest właśnie sporo młodych zawodniczek. Właśnie taka niespodzianka jak Sloane Stephens, która wygrała US Open. Też właśnie wracając po kontuzji, więc na pewno ona... Więc jakaś nadzieja jest, tak? Tak, oczywiście, więc ona ma taki fajny tenis. A co to znaczy fajny tenis dzisiaj? To znaczy, że się fajnie ogląda. To znaczy, nie jest tylko na przykład siłowy tenis, tak? Stoi jak automat azjatycki. Dokładnie tak. Niektóre zawodniczki właśnie, no widać, że nie myślą na korcie, tak? Że po prostu u nich one mają takie jakieś wyuczone schematy, nadrabiają siłą i to jest ich gra. I znaczy wiadomo, że taki jakiś... Odrobina finezji. Dokładnie. Zwykły laik tego może nie zauważy, ale no ja to widzę od razu i wiadomo, że mi się bardziej podoba, jak zawodniczka tak myśli na korcie, jak widać, że wie, co robi, a nie jest to tylko wyuczone. Mm-hmm. Okej, to jest jedna taka postać. Myślisz, że daleko zajdzie? No, poza US Open jeszcze ma parę turniejów pewnie, nie? No na pewno tak. A to jest inspiracja dla takiego zawodnika, który jest tyle rad już na korcie, wiesz, patrzeć na innych, na młodszych, myśleć sobie, a fajny styl, może podpatrzę, może wykorzystam, czy... Nie działa to tak. Pojedyncze elementy gdzieś tam można wykorzystać, ale taki cały styl to nie, bo wiadomo, że to się już ma od początku. Jak ktoś ma jeden styl, to no to już ciężko potem, potem ciężko to zmienić. Jednak są też nawyki. Nawyki są ogromne i wiem nawet po sobie, że gdzieś tam jakbym chciała troszeczkę zmienić, na przykład, nie wiem, technikę u siebie, no to jest bardzo ciężko, bo jednak gram w tenisa od 5 roku życia. Czyli już bardzo długo i te nawyki już mam, już ta pamięć mięśniowa już po prostu została już na tyle wyrobiona, że ciężko cokolwiek zmieniać, ale wiadomo, że nie jest to niemożliwe. Wiadomo, że żeby być wyżej lub żeby co chwilę jakby się ulepszać, no to trzeba zmieniać, trzeba patrzeć na innych, trzeba właśnie gdzieś tam szukać nowych rzeczy, więc jak najbardziej, to jest do zrobienia. Bo dzisiaj patrząc na całą technologię tenisową, style, wiadomo, każdy ma swój, każdy ma inny. A to, co pomaga, rakiety, piłki, to się w ogóle jeszcze jakkolwiek zmienia, czy to jest już taki standard, powiedzmy? Też się rakiety zmieniają. Wiadomo, że gdzieś tam też te firmy też przede wszystkim walczą o to, kto zrobi właśnie lepszą rakietę. Gdzieś tam właśnie, żeby potem... Ale to jest bardziej taka walka, jeśli chodzi o firmy, właśnie bardziej o marketing. Czy sama rakieta tak się między sobą, czy się różnią? Zastanawiam się, wiesz, na ile technologia jest w stanie tutaj dołożyć czegoś zawodnikowi? Jest w stanie pomóc. Wiadomo, że nie mówię nie i niektóre rakiety są bardziej sztywne, niektóre są bardziej miękkie, niektóre na przykład mocniej się gra, niektóre właśnie gdzieś tam hamują trochę tą siłę, więc są przeróżne i wiadomo, że trzeba testować po prostu na początku te rakiety, żeby dopasować do swoich właśnie możliwości, do swoich umiejętności. Ale tak jak mówię, no, najważniejsze to jednak jest zawodnik i jego ręka, jego głowa i to zawodnik gra, nie rakieta. Rakieta może gdzieś tam troszeczkę pomóc, ale to jednak wszystko zależy od zawodnika. Jak patrzysz na Szarapową, która wraca, to jest, jest trochę złości w tym, w zawodnikach innych, czy nie? Czy już nie? Ale w jakim sensie? Że dziewczyna, która, wiesz, przyznała się do dopingu, zeszła z kortu, później wraca i tak dalej. Pytam o to też nawet w kontekście ostatnim, kiedy okazało się, że rosyjscy zawodnicy globalnie w ogóle tyle nabrali dopingu, że nie będą na kolejnych igrzyskach, więc zastanawiam się, na ile dla tych, którzy są na korcie, uczciwie grają, tego typu akcje są demotywujące. Troszeczkę tak, zwłaszcza, że teraz jak Szarapowa wraca do turniej, to dostaje dzikie karty do dużych turniej, więc to jest bardzo nie fair według mnie i inne zawodniczki też tak właśnie uważają i też mówi się właśnie w szatni. No Szarapowa jest bardzo nielubiana, więc mówi się, że nie powinna tych dzikich kart dostawać.
Ja jednak je dostaję, no bo jednak też wiadomo, że marketing jest ważny. Ona jest bardzo medialna. Także turnieje bardziej na to patrzą pod kątem, czy przyciągnie publiczność, a nie patrzą na inne zawodniczki, czy to jest fair. Więc no tak, to ja uważam, że to jednak jest słabe. Po pierwsze to, że w ogóle no tyle lat grała właśnie i nie wykrywali u niej tego leku, był on dozwolony. I stało się, jak się stało. Dokładnie. I też nie wiesz, że ona jedyna tak robi. Uważam, że powinni bardziej z tym walczyć, ale no niektóre po prostu zawodniczki czy zawodnicy, jak mają jakieś tam większe nazwiska, no to czasem właśnie się to przymyka oczy niestety. Jest tam jakieś miejsce na przyjaźń w tak bardzo spieniężonym sporcie, w tak bardzo indywidualnym sporcie, gdy ta rywalizacja rzeczywiście jest duża? Masz tam parę przyjaciółek, czy nie? Tak, mam. Przecież mówiąc to mam, ale bardziej to jest tak, że właśnie u nas zawodniczki bardziej trzymają się jakby, jest taka bariera językowa, czyli po prostu jak ktoś z zawodniczki rozmawia w jednym języku, zawsze się trzymają razem. Na przykład ja zawsze właśnie trzymam się z Agnieszką, z Angeliką Kerber i z kolejnym Woźniackim, bo jednak wszystkie one też mówią po polsku i jest po prostu łatwiej, jest tak, tyle podróżujemy i jesteśmy właśnie poza krajem i gdzieś tam mówimy zawsze po angielsku, że tak fajnie po prostu usiąść z tymi zawodniczkami i pogadać po prostu po polsku, dokładnie. Zresztą, że też mają gdzieś tam korzenie polskie i naprawdę są super dziewczyny, także są przyjaźnie, zdarzają się. Z takimi milej przegrać, tak? Znaczy, jest okazja. Nie, w ogóle nie jest miło przegrywać, o, to od razu podkreślę. Także jak wychodzimy na kort, to przyjaźń zostajemy w szatni i wiadomo, że każda chce wygrać. To jest oczywiście naturalne, więc nie, no zawsze porażka gdzieś tam boli, zawsze każda z nas tą porażkę przeżywa, ale tak jak mówię, jak już wracamy do szatni, jak jesteśmy po meczu, to już zapominamy o tym i jesteśmy znowu przyjaciółkami. A jak ci się podoba to, co wyczynia teraz? W ogóle zastanawiam się, na ile u takich zawodniczek jak Karolina albo Angelika, które grają już na korcie bardzo, bardzo dużo, sezon w sezon one są w stanie grać inaczej, zmieniać coś? Znaczy tak już powiedziałam, to są takie malutkie elementy, wiadomo, że nie może też stać w miejscu, tak, bo jakby te zawodniczki, ja na przykład pierwszą setkę w rankingu zawodniczek znam już doskonale, więc po prostu gdzieś tam na turniejach zawsze co jakiś czas na nie trafiam, a te same zawodniczki, więc już wiem, jak one grają. Także... A jest coś takiego w tenisie, jak pewnie tak, jak w piłce nożnej, że wiesz, wysyłacie swoich agentów, którzy podpatrują, wiedzą co, jak, gdzie, kiedy, żeby przypilnować, czy w serwisie się podciągnęła, że backhand poprawiła i tak dalej, oczywiście, żeby ci tak. Było łatwiej? Tak, od tego właśnie jest trener i zazwyczaj właśnie nasz mój czy Agnieszki, czy niezawodniczki trener idzie na mecz, czy trening właśnie naszej przeciwniczki i patrzę po prostu i zapisuję i gdzieś tam wszystkie właśnie jakby całą taktykę ustalamy wtedy w przeddzień meczu i wszystko wiemy, więc no jak najbardziej tak trzeba się przygotować, bo taktyka też jest bardzo ważna w tenisie. A co będzie po tenisie? Właśnie to jest dobre pytanie. Znaczy tak, na pewno na ten moment tenis jest na pierwszym miejscu i chciałabym jeszcze pograć parę lat. Ale właśnie ostatnio też no, chciałam jakby tak poszerzyć też swoją gamę. Wiadomo, chciałam tylko tenis, bo jednak tenis jest całym moim życiem, jest też właśnie moją pracą, moją pasją. I też za bardzo gdzieś tam nie miałam czasu na inne rzeczy. Ale teraz właśnie stwarzam właśnie nowy projekt. I właśnie jestem ciekawa, jak co jak to właśnie to designerką wnętrz, projektantką mody? Znaczy, nie aż tak, ale na razie wypuszczam właśnie swoją linię torebek. Tych legendarnych instagramowych torebek. Bo zawsze uśmiecham się, bo zawsze gdzieś tam, jak przychodził grudzień, to były wakacje u Radwańskich, jak przychodził grudzień, to był shopping u Radwańskich, więc były zdjęcia u Radwańskich na shoppingu. Aha, no bardzo możliwe, tak, no nie ukrywam, że bardzo lubię modę i no też to się wiąże, właśnie wiąże z wyjazdami, jednak jestem w Tokio, jestem potem w Londynie, jestem w Nowym Jorku. Gdzieś tam zawsze patrzę właśnie, jak ludzie są ubrani i ta moda jednak no, rzuca się w oczy w tych... innych państwach. Chcę przecież sobie, kurczę, mam dobre nazwisko, to spróbuję pokazać, że potrafię inne rzeczy też? Dokładnie tak i chciałabym to właśnie się zrealizować właśnie w jakimś po prostu innym projekcie, niezwiązanym właśnie z tenisem i dlatego właśnie powstała marka UR i w tym momencie właśnie pracuję, bo dalej pracuję nad linią swoich torebek.
To będą właśnie luksusowe torebki. Co to znaczy ci dobra luksusowa torebka? Powiedz Mikołajowi. Tak. Moja torebka będzie wykonana z najlepszej skóry. To jest skóra garbowana roślinnie. Będziesz latała do krajów, gdzie się jej kupuje i patrzyła sobie. Nie, właśnie to wszystko jest z Polski. Mhm. Właśnie o to mi uchodziło. Żeby te wszystkie materiały i żeby powstała w Polsce. Mhm. Czyli uszyta, jednak, żeby to była wymyślona, tak, żeby to jednak było... bardzo jestem związana z Polską i zależy mi na tym też, żeby gdzieś tam potem jak starać się właśnie tam te torebki reklamować, to żeby właśnie podkreślać, że są zrobione w Polsce, są z Polski i no, żeby mówić, że w Polsce też się da po prostu. I ta torebka właśnie tak, będzie luksusowa i będzie troszeczkę większa, będzie taka na cały tak dzień. Tak na rakietę. Żeby się rakieta zmieściła i 6 piłek. Tak, i jeden model ma kieszonkę na rakietę. Dokładnie tak. Ale to nie będą takie typowo właśnie sportowe torebki. One będą tak troszeczkę większe, ale będą ze skóry, czyli po prostu będą eleganckie. I mają też coś, co jest właśnie ciekawe, bo tego mi zawsze brakowało. Gdzieś tam szłam na przykład po treningu na spotkanie, to zawsze musiałam brać dwie torebki. Zawsze musiałam brać torebkę sportową, żeby gdzieś tam wrzucić właśnie swoje rzeczy na kort czy na siłownię. I buty, i osobną, po prostu elegancką, żeby mieć na to spotkanie, dokładnie. A ja właśnie połączyłam te dwie rzeczy w jednym i to będzie taka większa torba ze skóry, czyli luksusowa. Będzie elegancka, ale każda właśnie z tych toreb ma kieszonkę na buty. I to jest właśnie ciekawe, że można ją używać. Czy na szpilki czy na buty? Tak, dokładnie. I na szpilki można na buty Dominik, sportowe. Wiemy, co kupić. Co komu pasuje. Więc tam, jak się nie używa tej kieszonki na buty, to można coś innego po prostu wrzucić. Kota wsadzić. O, na przykład. Na przykład. Więc tak, to będzie taka torebka na cały dzień. Czyli na przykład dla mnie to będzie taka, że ją po prostu zabieram na kort i potem jak mam jakieś spotkanie, to wiadomo, że gdzieś tam się przebieram, wszystko w tej torbie. Dla na przykład człowieka, który pracuje gdzieś tam w biurze, idzie pobiegać rano, wkłada buty do biura. Dokładnie tak. Dres obok, bez rakiet. Dokładnie, wszystko tam się zmieści, laptop się zmieści, wszystkie rzeczy do biura i sportowe, więc... Bo właśnie tego mi brakowało. Nie było takich toreb, która właśnie zmieści wszystko, a są też eleganckie, więc to będzie dla takich osób no bardziej w sumie aktywnych. I później, Ula, będziemy szukać gdzieś tutaj butiku, czy jak to jest? Czy dzisiaj w ogóle nie trzeba tego fizycznie sprzedawać, tak o? Znaczy, szczerze mówiąc... Czy będziesz jeździła po zawodach? Słuchajcie, dziewczyny, fajnie jest tutaj, fajne ten US Open, ale mam dla was parę torebek. Zobaczcie, oto moja nowa seria. Nie, tak to nie. Wiadomo, że planuję większy rozwój mojej marki. Na chwilę obecną będą dostępne online. A później wiadomo, że gdzieś tam może będę się rozglądać za jakimś butikiem, żeby gdzieś tam wiadomo były dostępne też, żeby można było je dotknąć i zobaczyć. Ale na ten moment skupię się na sprzedaży online. Namówiłaś tą drugą radwańską, żeby ci wsparła w tym, czy nie? Znaczy, chyba nie będę jej musiała namawiać. Czekaj, rzucisz pod choinkę, jakbyś tam parę zdjęć zrobiła, to czemu nie? Myślę, że jest dobrą siostrą i myślę, że no nie będę musiała jakoś bardzo prosić. Myślę, że się zgodzi. A jak się ma? Swoją drogą, Aga? Wszystko okay? Dobrze, tak, wszystko tak. Wszystko w porządku. Żona Aga, tak, no już jest żoną, dokładnie. No. Dobrze, też trenuję, też się przygotowuję właśnie do Australii, więc wszystko dobrze, jest zdrowa i to jest najważniejsze. Jak się pytasz sportowca, jak się ma, to najważniejsze jest to, że nie ma kontuzji. To jest najważniejsze. Jest zdrowie, to jak będzie właśnie będzie ciężko trenować i będzie ta praca, to wyniki też będą. Podoba ci się, prawda, ta pogoda tutaj? Mówisz o tych podróżach często i od Londynu przez Nowy Jork po Tokio, więc jak wpadasz na chwilę do Warszawy w grudniu, to idealny moment, nie? Żeby popatrzeć na tą szarzyznę. No właśnie nie ukrywam, że no nie jest łatwo. Wstaję rano na trening, jest ciemno, wracam z treningu po południu, jest ciemno. Dobrze, że jestem tenis, przynajmniej nie muszę chodzić i spacerować. Dokładnie, przynajmniej wychodzę na kort i zapominam o tej pogodzie. Jezusie, co tu się dzieje? Ojejku, to dla mnie. A ty dzisiaj nie świętujesz? I urodziny. Dzisiaj tak. A, to wszystkiego dobrego. Nie będziemy śpiewać 100 lat, bo testowaliśmy to ostatnio, nie wyglądamy najlepiej, ale Ula, wszystkiego dobrego w takim razie. Bądź zdrowa, rośnij duża i graj fantastycznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia, do zobaczenia. Urszula Radwańska, Bonet Rano. Ja mam już są prezenty od razu. Fantastycznie. Wszystkiego dobrego. Magda Lamparska u nas już za chwilę.